serce pragnę i kocham samego. Nad wszystkie dobra Tyś u serca mego. Najwyższe dobro, najwyższe dobro, Tyś w najwyższej cenie. Pan z wami. Słowo Ewangelii według świętego Mateusza. Chwała Tobie, Panie. Jezus powiedział do swoich uczniów: Nie sądźcie, że przyszedłem znieść prawo albo proroków. Nie przyszedłem znieść, ale wypełnić. Zaprawdę bowiem powiadam wam, dopóki niebo i ziemia nie przeminą, ani jedna jota, ani jedna kreska nie zmieni się w prawie, aż się wszystko spełni. Ktokolwiek więc zniósłby jedno z tych przykazań, choćby najmniejsze, i uczyłby tak ludzi, ten będzie najmniejszy w Królestwie Niebieskim. A kto je wypełnia i uczy wypełniać, ten będzie wielki w Królestwie Niebieskim. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chrystusie. Umiłowani w Chrystusie Panu, drodzy bracia i siostry, dzisiejsza liturgia słowa zawiera w takiej swoistej klamrze te nasze rekolekcje, bo przypomnijcie sobie w niedzielę pierwsze czytanie, dostaliśmy niemalże na talerzu 10 przykazań Bożych. Pan Bóg podał je i powiedział: jeśli chcesz żyć, żyj według nich, a znajdziesz szczęście. I dzisiaj właściwie w pierwszym czytaniu tak jakby konkluduje się ta zachęta z niedzieli. Oto Mojżesz wzywa do zachowania przykazań, a Pan Jezus dodaje coś więcej. Mówi: kto je wypełnia i uczy wypełniać, ten będzie wielki w Królestwie Niebieskim. Więc w przykazaniach chodzi z jednej strony o to, żebyśmy je znali, tak, to jest podstawa. Po drugie chodzi o to, żebyśmy według nich żyli. Ale to nie jest jeszcze wszystko. Bo dzisiaj Pan Jezus mówi, mamy nie tylko przykazaniami żyć, ale uczyć innych żyć nimi. Więc być świadkami. I myślę, że to jest największe zadanie. Dzisiaj byśmy powiedzieli taki challenge, używając młodzieżowego języka. Zadanie, jakie przed nami stoi, być świadkiem, który pokazuje, że przykazaniami żyć można, da się i że warto na przykazaniach polegać. No i dzisiaj przychodzi czas, tak jak ksiądz proboszcz słusznie zauważył, finiszu naszych rekolekcji. I kończymy omawianie tej pierwszej tablicy Bożych przykazań tym trzecim, definiującym naszą relację do Pana Boga. Pamiętaj, abyś dzień święty święcił. Moi drodzy, to przykazanie, trzecie przykazanie Boże, ono w taki naturalny sposób wiąże się, sprzęga z podaniem biblijnym z Księgi Rodzaju. Pamiętacie, tam jest opis stworzenia świata i ostatni dzień tego opisu kończy się tak: a gdy Bóg ukończył w dniu szóstym swe dzieło, nad którym pracował, odpoczął dnia siódmego po całym swym trudzie, jaki podjął. Wtedy Bóg pobłogosławił ów siódmy dzień i uczynił go świętym. W tym bowiem dniu odpoczął po całej swej pracy, którą wykonał stwarzając. I chociaż oczywiście, moi drodzy, autor biblijny posłużył się pewną metaforą, bo wiemy, że Pan Bóg Wszechmogący nie męczy się zasadniczo i nie potrzebuje odpoczynku. To jednak ta metafora ma nam pokazać, że tak jak Pan Bóg zachwycił się tym, co zrobił, tym, co stworzył, tak każdy z nas, który jest stworzony na Boży obraz i podobieństwo, powinien w tym Bożym zachwycie, w tym odpoczynku, w świętowaniu wziąć udział. Możemy powiedzieć, moi drodzy, że obok różnych powołań, zadań, obowiązków, jakie w życiu mamy do spełnienia, to mamy także obowiązek odpoczynku i świętowania.
Współczesny świat ma z tym czasami problem. Wielu z nas czasem zapomina o tym powołaniu, jakie w naszym życiu Pan Bóg nam dał, bo żyjąc w takim ciągłym napięciu, coraz trudniej nam się zatrzymać. Patrzcie, co więcej, zatrzymanie się, podjęcie refleksji, wyciszenie, aby pomyśleć, to wszystko może w nas powodować takie zagubienie, poczucie lęku. Patrzcie, jak coś się dzieje, cały czas się coś musi dziać w naszym życiu. Musi ktoś do nas gadać, radio, telewizja, coś musi być jakaś akcja. Jak nie ma akcji, to się nagle czujemy niepotrzebni, opuszczeni i czujemy się źle. Ja pamiętam, jakiś czas temu pojechałem na rekolekcję, ale siedziałem z waszej strony. Byłem tym, który słucha rekolekcji, nie który głosi. I na początku tej rekolekcji, to były zamknięte rekolekcje w domu rekolekcyjnym, prowadzący mówi, tu jest taki koszyk, złóżcie tam swoje telefony, laptopy, jeśli macie, albo jakieś tam tablety, bo to będą rekolekcje w ciszy. No i powiem wam, pierwszy dzień to była rewelacja. Ja się wyspałem, odpocząłem, ale w drugi dzień już zacząłem, czegoś mi brakowało. No jak tutaj nie czytać, co się w świecie dzieje, co tam w pracy, może na uczelni mnie potrzebują, jak ta uczelnia działała tyle lat, a teraz beze mnie przecież zawali się w dwa dni. Więc cały czas gdzieś to tam za mną chodziło, nie? I nie potrafiłem znaleźć sobie miejsca. Ten kryzys minął po kolejnym dniu, ale jednak to takie wyciszenie no było takim powodem niepokoju we mnie. I tak sobie myślę, moi drodzy, rzeczywiście to nasze codzienne życie, ono jest narażone na taki swoisty wyścig z czasem, który chcąc, nie chcąc prowadzimy z coraz większą zaciekłością. A do tego przyspieszenie, które charakteryzuje nasze czasy, no sprawia, że uchodzi nam to, co najistotniejsze. Zamykamy się w takiej coraz bardziej materialistycznej koncepcji świata, no właśnie, która nie pozwala nam skupić się na tym, co ważne. My biegniemy cały czas, trzeba biegnąć, przyspieszenie. Patrzcie, kiedyś ludzie nie mieli ani komputerów, nie mieli tyle rzeczy, które my dzisiaj mamy, i żyli jakoś tak spokojniej. My dzisiaj mamy wszystko. Mamy komputery, które za nas czasami pracują. Powinniśmy mieć więcej czasu dla siebie, a tego czasu po prostu nie ma. Jakby go było coraz mniej. Taki paradoks. I teraz, moi drodzy, przez to wszystko tkwimy w takim, coraz bardziej w takim nieszczęściu, o którym w niedzielę już mówiłem, że wielu ludzi żyje dzisiaj tak, jakby Pana Boga nie było, albo jakby na tego Pana Boga czasu nie było. Bo mamy tyle innych rzeczy do załatwienia. A do tego wszystkiego coraz częściej próbuje się pod pozorem światopoglądowej neutralności wszelkie znaki Pana Boga z naszego życia wyrzucić. I to nie jest tylko jakieś takie kaznodziejskie gadanie rekolekcyjne, wypada tak powiedzieć. Moi drodzy, mamy dowody na to, że ten Pan Bóg coraz bardziej przeszkadza w świecie. W parafii, w której do niedawna mieszkałem w Opolu, proboszcz 2 lata temu przegrał proces sądowy, bo dzwony dzwoniły za głośno. Przez 70 lat dzwoniły, wszyscy żyli, wszystko było dobrze i nagle ktoś wniósł do sądu proces, ktoś wniósł sprawę, bo nie mogą ludzie spać, chodzą nerwowi, żaby się nie mnożą. O 2 decybele dzwony przekroczyły unijne normy. W związku z tym proces się odbył, no i parafia przegrała. Dzisiaj, kiedy wjeżdżamy do Opola od strony Strzelec Opolskich, mamy piękną wieżę kościoła z zabitymi deskami, tymi otworami. Dzwony dzwonią 4 decybele mniej i szczęście wróciło. Ludzie mogą spać, nie są nerwowi, żaby chodzą spokojnie po ulicy sobie. Takie absurdy, moi drodzy, ale te absurdalne takie sytuacje, które się zdarzają, no sprawiają, że rzeczywiście no, zależy bardzo mocno niektórym współczesnym ideologom na tym, żeby znaki Pana Boga ze świata usunąć. Jak kilka miesięcy temu słyszałem, myślę, że wielu z was też słyszało, jeden z urzędników mówi, że jego głównym osiągnięciem było to, że usunął krzyż z urzędu i żłóbek. To, no coś jest nie tak. Mamy tyle problemów społecznych, mamy tyle problemów w życiu, a ten mówi, że jego głównym zadaniem było usunąć krzyż i żłóbek. My tego słuchamy, możemy się dziwić,
Najczęściej nic nie mówimy, bo nie wypada, żeby katolik się odzywał głośno. Inni mogą krzyczeć, my wolimy się nie odzywać. Ale moi drodzy, nie ulega wątpliwości, że to są takie znaki, to są takie kolejne kroki do tego, żeby Pana Boga zamknąć co najwyżej w przestrzeni Kościoła. Ewentualnie w swoim sercu, żeby nawet może kościoły nam nie przeszkadzały, bo architekturę burzą. To też taka sytuacja. 2 tygodnie temu w zupełnie anonimowej grupie słyszę, jak rozmawiają ludzie znowu o Opolu. Nie chcę, żeby to Opole tu wybrzmiało jakoś negatywnie, ale mówi gość, ty popatrzcie, gdyby nie ta katedra w centrum, jaka ładna deweloperka by tam mogła powstać. I on nie żartował. On autentycznie mówił, że ten kościół jest tam zbędny, niepotrzebny. Świat ma być dzisiaj ogarnięty zapomnieniem o Panu Bogu. Tyle tylko, że świat współczesny zapomina, że wyrzucając Pana Boga, tak naprawdę zaprzecza człowiek swojej godności i neguje świat, w którym żyje. Moi drodzy, my, jeżeli Pana Boga wyrzucamy z naszego życia, rzeczywiście podcinamy swoją tożsamość, korzenie i wtedy rzeczywiście się sytuujemy w świecie zwierząt. Nie? Minimum cierpienia, maksimum przyjemności, nic więcej nam do życia nie potrzeba. A Pismo Święte uczy, kim jest człowiek, że o nim pamiętasz, uczyniłeś go niewiele mniejszym od aniołów. Tyle tylko, że tak może powiedzieć człowiek, który Pana Boga nie wyrzuca ze swojego życia. A ten, kto go neguje, kto go nie chce, komu wydaje się, że go nie potrzebuje, no to rzeczywiście swoje miejsce widzi jedynie w uszeregowaniu razem gdzieś tam z kotem, psem i innymi zwierzakami. Bo nic więcej nas według niego nie wyróżnia z tego świata stworzonego. I człowiek, który Pana Boga wyrzuca ze swojego życia, nigdy nie zrozumie trzeciego Bożego przykazania. Pamiętaj, abyś dzień święty święcił. A patrzcie, w tym przykazaniu o świętowaniu, o święceniu, to jest niesamowite. Idzie o to, żebyśmy umieli tak świętować, tak odpoczywać, żeby nie odrywać tego od źródła świętości. Świętować to się uświęcać, to patrzeć na źródło świętości, to odnosić się do Pana Boga. I chociaż mamy, moi drodzy, mnóstwo okazji do świętowania w naszym życiu, to dzisiaj chciałbym, żebyśmy krótko taką refleksję podjęli nad pierwszym świętem, jakie chrześcijanie mieli. A pierwszym świętem, jakie chrześcijanie mieli, była niedziela. Zanim zaczęli świętować co roku Wielkanoc, zanim zaczęli świętować Boże Narodzenie, świętowali niedzielę. Niedziela była tym wyjątkowym dniem. Niedziela była tym dniem, na który czekali, mimo tego, że byli prześladowani na początku. Przecież taki cesarz Dioklecjan tutaj wcale nie rozpieszczał chrześcijan. A oni czekali każdego tygodnia, żeby móc się spotkać, żeby móc być Kościołem, tworzyć wspólnotę, mieć siłę. Moi drodzy, żeby zrozumieć w ogóle ważność, istotę niedzieli, to warto już chociażby na jej nazwy spojrzeć. W języku polskim mówimy niedziela. To nie jest tylko stagnacja, nie? Nam się może wydawać taki leń niedzielny. Przyszła niedziela, uwalę się przed telewizorem i popatrzę, będę świętował. Niedziela chociażby w tej nazwie kryje się już to, o czym mówiłem na początku. Udział w tym odpoczynku Pana Boga. W innych językach to jeszcze lepiej brzmi. Włosi powiedzą Domenica, Dzień Pana. Tak, niedziela jest Dniem Pana i Pan Bóg go chce nie dlatego, że go potrzebuje. Pan Bóg bez naszego świętowania sobie poradzi. Ale tu idzie o nas, o nasze dobro i duchowe, i psychiczne, i fizyczne. Niedziela, Niemcy powiedzą, albo w angielskim powiedzą Sunday, Sonntag, Dzień Słońca. Tak, Chrystus jest naszym Słońcem. Mówiłem w niedzielę o tych trupach w szafach. Warto to otworzyć, niech to słońce tam poświeci, niech poogrzewa, niech pooczyszcza. A najlepiej to już w ogóle na wschodzie mówią, nie? Pamiętacie, starsi, z lekcji, ruskiego. Woskresienie, zmartwychwstanie. Rzeczywiście to jest ten dzień, ta niedziela, w której świętujemy zmartwychwstanie. Chrześcijanie ten obowiązek świętowania z szabatu przenieśli na niedzielę, bo byli przekonani, że nie ma ważniejszego momentu, kiedy możemy się spotkać, kiedy możemy być razem. Niedziela jest dniem Chrystusa, jest rzeczywiście dniem,
w którym oddajemy Panu Bogu to, co się Mu należy. A będąc dniem Chrystusa, jest też dniem Kościoła. A więc, moi drodzy, niedzielne świętowanie wzywa nas do wspólnoty. Pamiętajcie o tym. W niedzielę nie chodzi o to, żeby po prostu tylko i wyłącznie być i świętować gdziekolwiek. Taka pani mi kiedyś powiedziała, że ona w niedzielę do kościoła nie chodzi, bo ma dość już tych ludzi, na których patrzy, fałszywych, tak mi powiedziała. Woli iść na łąkę, popatrzeć na krowy i podziękować Panu Bogu za to, że tak ładnie świat stworzył. Miała w ogóle szczęście, ma, że te krowy gdzieś znajduje, bo dzisiaj to nie jest już takie proste, krowę zobaczyć. Ale nawet jeśli jej się uda, to moi drodzy, tak na poważnie, rzeczywiście my mamy Pana Boga, mamy Go odnajdywać wszędzie. Możemy dziękować Mu za świat stworzony. Ale niedziela wzywa nas do wspólnoty. Pan Jezus powiedział, gdzie dwaj albo trzej gromadzą się w imię moje, tam jestem pośród nich. My się nie zbawiamy w samotności. Kiedy człowiek zaczyna wierzyć w to, że sam jest w stanie do zbawienia dojść, że sam jest w stanie swoją wiarą żyć, to bardzo często idzie w zupełnie inną stronę. My potrzebujemy wspólnoty, która będzie nam pomagała patrzeć w tym samym kierunku, nie zboczyć w jedną czy w drugą stronę. Patrzcie, nawet jak w kościele siedzimy, mówi się, siedzimy w nawie głównej, w nawie bocznej. Nawa po łacinie statek. My płyniemy razem w tym samym kierunku, w kierunku zbawienia. Płyniemy, jesteśmy w tej wspólnocie i to nie w byle jakiej, w konkretnej wspólnocie parafialnej. To jest bardzo ważne, żebyśmy zawsze pamiętali o docenianiu wspólnoty parafialnej, w której się zbawiamy. Razem się modlimy, razem naszych zmarłych odprowadzamy. Wielu z was razem ten kościół budowało. To jest wasz kościół, to jest wasza parafia. Od czasu do czasu można sobie iść gdzie indziej, zobaczyć. Ale trzeba pamiętać, że tu się zbawiamy. Dzisiaj modny jest churching. To jest tak jak shopping, się chodzi na zakupy. Churching, wybiera się kościół, do którego się chodzi. A, bo coś się bardziej podoba, bo mi wygodniej. Tymczasem trzecie przykazanie Boże, mówiąc o świętowaniu, wzywa nas do konkretnej wspólnoty. My powinniśmy zdawać sobie sprawę z tego, że nic nie jest przypadkowe w życiu. To, że tutaj się urodziliśmy, że tu mieszkamy, że do tej wspólnoty należymy, też nie jest przypadkiem. Trzeba tę wspólnotę doceniać, dbać o nią. Ja wiem, ksiądz proboszcz mi mówił, księża wikarze mówili, że jesteście bardzo mocno zaangażowani w życie tej parafii, że to jest żywotna parafia, bardzo dobrze. Chociaż nigdy nie jest tak dobrze, żeby nie mogło być lepiej. Moi drodzy, angażujmy się w życie tej parafii, bo jest nasza. Mimo tego, że znacie się może dobrze, znacie nie tylko swoje dobre strony, ale i swoje grzeszki, to jest wasza parafia. Dzisiaj jak będziecie sobie przekazywać znak pokoju, popatrzcie na lewo, na prawo. To jest wasza parafia, to jest wasza wspólnota uświęcająca. Może zobaczysz gdzieś, przekazując znak pokoju, sąsiadkę. Od 5 lat się nie odzywacie do siebie może, bo coś się tam wydarzyło. Zalała cię raz wodą, zupełnie przez przypadek i do końca życia już się nie odezwiemy. Popatrz, moja droga, i uświadom sobie, że to jest twoja wspólnota. W niedzielę gromadzimy się nie gdziekolwiek, ale właśnie tu, żeby razem się uświęcać. Niezwykle ważny aspekt tego niedzielnego świętowania. Oczywiście, moi drodzy, jak już świętujemy ten Dzień Pański, też trzeba pamiętać o godnym Jego świętowaniu. Jeśli mogę, to się wyspowiadam. Jeśli życie tak się poukładało, że nie mogę do spowiedzi, to pamiętaj, że też jest tu dla ciebie miejsce. Że też ten Kościół jest dla ciebie. Może komunii nie możesz przyjąć, ale wspólnota jest twoja. Godne świętowanie niedzieli, godne świętowanie we wspólnocie to także zewnętrznie godne, nie? My kiedyś, pamiętacie, kiedyś jeszcze, ja pamiętam jako dziecko, to były niedzielne buty, niedzielne ubranie, to było wszystko, nie? Był taki dress code specjalny na niedzielę. Mama nie pozwoliła chociażby w sobotę czy w czwartek. To jest niedzielne, to na niedzielę trzeba i koniec, nie? Dzisiaj już do tego tak wielkiego nie przywiązuje się znaczenia, ale jest coś w tym, żeby tę niedzielę też jakoś tak wyróżnić. Albo jak przyjdzie choroba i trzeba będzie w domu oglądać mszę świętą, też godnie powinniśmy to przeżywać. Tutaj pandemia trochę nam zepsuła takiego podejścia, nie? Bo pamiętam kiedyś na plebanie jedno wszedłem pod koniec pandemii,
msza święta z kościoła była transmitowana. Pani gospodyni ładnie odglądała mszę świętą, akurat marchewkę wkrajała do rosołu i herbatkę popijała. Słuchajcie, no, trzy w jednym. Msza zaliczona, obiad ugotowany, kolekty nie było, rewelacja. Tyle tylko, że godne świętowanie także w domu wymaga: postaw ten krzyż, zapal tę świeczkę, tę atmosferę, żeby zrobić modlitwę. Tego także domaga się obowiązek świętowania i godność świętowania. A ponieważ niedziela jest dniem Chrystusa, jest dniem Kościoła, to też nie można nam zapomnieć, że niedziela jest także dniem człowieka. My nie możemy o sobie w niedzielę zapomnieć, o ludziach, z których żyjemy. Patrzcie, jak w ciągu tygodnia to życie biegnie. Czasem nie mamy nawet okazji zjeść ze sobą śniadania, bo do pracy, bo do szkoły. Obiadu to już w ogóle. Kolację każdy sobie gdzieś tam coś skubnie, nie? Przychodzi niedziela, przychodzą jakieś święta i chociażbyśmy chcieli, to czasem też się sobą męczymy. Gdzieś ten obiad w pośpiechu, w wielu domach nawet już stołu nie ma, bo wyspa z Ikei ładniej wygląda, praktyczniejsza jest. Tymczasem, moi drodzy, my też potrzebujemy w niedzielę bycia z sobą. 30 lat temu śpiewał Rynkowski taką piosenkę, która nigdy nie stała się hitem. Może dlatego, że mądra. W tej piosence mówi, zadaje takie pytanie: powiedz mi, dlaczego... Tam jest kilka pytań jest i mówi, dlaczego dzisiaj w naszym życiu tym, co nas łączy, jest tylko klucz. I bardzo często tak jest, moi drodzy, że w naszych domach tym, co nas łączy, jest tylko klucz, a tak naprawdę nic więcej. My się nie znamy, mieszkamy 2 metry od siebie, ale każdy żyje sobie, nie? Coś tam szybko się zje i do siebie, i dziecko do komputera, ja do swoich rzeczy, bo każdy musi mieć czas tylko dla siebie. I potem jakiś dramat się dzieje i nagle rodzice są zdziwieni, co się z dzieckiem stało. Przecież było inne. No było inne, jak miało roczek, ale potem żyło sobie, mimo tego, że pod jednym dachem wszystko zapewnione, piękny dom, piękne mieszkanie, dobre auto, najlepszy telewizor, komputer. Ale się nie znamy swoich problemów, nie rozmawiamy o nich, bo nie mamy na to czasu. Po to jest także to przykazanie, żebyśmy patrząc na Pana Boga umieli też spojrzeć na siebie, poznać się w tych naszych domach. Pamiętaj, abyś Dzień Święty święcił, to także ten obowiązek. Obowiązek zadbania o siebie. No właśnie, żebyśmy nauczyli się odpoczywać. Patrzcie, przychodzą święta, czasem człowiek przychodzą do święta po świętach, no dzięki Bogu, że się skończyły. Jedziemy na urlop, po drodze się jeszcze pokłócimy, nie? Jesteśmy na tym urlopie, wracamy. Dzięki Bogu, że już w domu, bo to nie idzie odpocząć nawet. Ale tak wszędzie zawsze człowiek gdzieś tam ma to poczucie takiego niedosytu. Bo być może myśmy się oduczyli odpoczywać. I dlatego odkrycie tego trzeciego przykazania no może się wydać takim odkryciem, które dokona przewrotu w naszym życiu. Przewrotu dobrego na plus. Starajmy się tak, moi drodzy, na to przykazanie patrzeć. Starajmy się tak patrzeć na to wymaganie Pana Boga, które tak jak powiedziałem, Pan Bóg go nie potrzebuje. Tu idzie o nas, o nasze dobro. I dzisiaj nie będzie zadania domowego na dzisiejszy wieczór. Zadanie domowe, jakie dzisiaj przed nami staje, to jest to, żebyśmy nie dali sobie odebrać Dnia Świętego. Żebyśmy nie dali odebrać sobie niedzieli, kiedy będą mówić, że trzeba przemyśleć na przykład handel w niedzielę. Czy to się opłaci, żeby nie handlować? No nie ma takiej ceny, której nie warto by zapłacić za to, co najważniejsze. Pamiętajcie też, moi drodzy, o tym, że warto żyć według przykazań. Wydaje się czasami, że one są takie zaprzeszłe, że już nie dzisiejsze, że dzisiaj mamy inne priorytety. Ale patrzcie, w nich się wszystko ukrywa. Wszystko jest w nich zawarte. Ta Boża logika w nich obecna, ona się nie starzeje. I z tym was dzisiaj zostawiam, życząc wam, żeby te Boże przykazania były dla was takimi drogowskazami, takimi blaskami. Korzystając z okazji, dziękuję wam bardzo serdecznie za to, że w tych rekolekcjach żeście uczestniczyli. Na koniec udzielę jeszcze uroczystego błogosławieństwa. Można zyskać odpust zupełny. O tym jeszcze powiem na sam koniec. No ale dziękuję, że jesteście wdzięcznymi słuchaczami, bo mało kto śpi. Niewielu ziewa, to też jest dobry znak, zwłaszcza dla tego, kto głosi. Księdzu proboszczowi bardzo dziękuję za to, że odważył się zaufać, bo zaprosić kogoś z uniwersytetu to zawsze jest ryzyko. Przyjedzie, będzie gadał, zanudzi mi ludzi, uciekną z kościoła i tyle. Mam nadzieję, że nie uciekniecie z tego kościoła, że będziecie o ten kościół dbać.
Dziękuję wam również za te ofiary, jakie składacie i zawsze się czuję w obowiązku wytłumaczyć, bo takie ogólne pojęcie na dzieła rekolekcjonisty. No jakie może mieć dzieło, jakie potrzeby? Auto ma, pracę ma, na utrzymaniu mam tylko kota, więc niewiele potrzebuję. Natomiast ja pracuję również, moi drodzy, w Indiach. Oprócz tego, że w Opolu, to wykładam również w Instytucie Świętego Efrema przy Uniwersytecie Mahatmy Gandhiego w Kottayam. Jak na mapę Indii spojrzycie, to tam na samym dole, już przy Ceylonie niedaleko. Tam studiowałem, tam teraz pracuję też. I tam chrześcijanie mają, to jest bardzo ciekawe, to inne kazanie mógłbym o tym mówić, ale tam chrześcijanie prowadzą takie centrum studiów nad dziedzictwem chrześcijańskiego wschodu. Tego ich życia, tak? Są tam rzeczywiście marginalizowani, prześladowani, ale chce im się coś robić. Ja im w tym pomagam. I te rekolekcje, w jakich biorę udział, także te ofiary w dużej mierze przeznaczam na funkcjonowanie tej uczelni, więc dziękuję wam za to wszystko. I możecie być pewni, że w tym roku i piekary wybrzmią gdzieś tam w Kottayam, choć przez chwilę. Życzę wam wszystkiego dobrego. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.